Porażenie prądem to nie tylko zatrzymanie oddechu. Witaj w drugiej części poświęconej oparzeniom. W miejscu, gdzie dotknęliśmy prądu albo poraził nas łuk elektryczny, powstaje rana, dokładnie taka sama jak po postrzale z pistoletu. Te rany oparzeniowe to są identyczne rany, które tworzą się w czasie polania wrzątkiem ręki albo włożenia ręki do ogniska. Musisz ją w takim razie zabezpieczyć. Najpierw najlepiej polej ją wodą. Jeżeli to jest mała powierzchnia, mam tu na myśli dłoń, małą powierzchnię ciała, taką wielkości ciągle dłoni, możesz polewać ją wodą nawet przez 15 minut. Włóż rękę pod kran. Ta woda, którą lejesz, ma mieć temperaturę około 15 stopni. To nie ma być lodowata woda, dlatego że wtedy niestety komórki, które są w naszym ciele, zaczną się obkurczać, przestanie tamtędy płynąć krew i rana przestanie się dobrze goić. Jeżeli to jest natomiast duże oparzenie, mam na myśli całą klatkę piersiową, brzuch, całą nogę, taką osobę poszkodowaną, włóż do wanny i polej prysznicem. Wtedy nie doprowadzisz do wychłodzenia, a na pewno zmniejszysz powierzchnię oparzenia. Po takim laniu wody przez około 1 minutę okryj osobę, która potrzebuje pomocy, czystym prześcieradłem. Może być to ręcznik, może być to jakieś ubranie. Jeżeli osoba poszkodowana będzie skarżyła się na dużą bolesność, z powrotem zawędrujcie do łazienki, znowu polejcie przez minutę miejsce poparzone wodą i znowu okryjcie kolejnym suchym prześcieradłem. Idealnie do takich rzeczy sprawdzają się opatrunki żelowe. To takie małe galaretki, które możesz przyłożyć bezpośrednio na ranę, dlatego że są jałowe i świetnie wpływają na gojenie się rany. Zapobiegają też drążeniu tej rany oparzeniowej poprzez zatrzymanie energii cieplnej, która powstaje w tym miejscu oparzenia. Opatrunki akwarelowe są różnego rodzaju, mogą być nawet takiej wielkiej powierzchni, żeby okryć całą klatkę piersiową, a nawet całego człowieka. Zdaję sobie sprawę, że w Twojej apteczce może nie być opatrunków żelowych, bo są to opatrunki specjalistyczne. Ale w Twojej kuchni zwykle znajdziesz folię spożywczą. Jeżeli masz ranę oparzeniową, możesz szczelnie owinąć ją tą folią. Dzięki temu poszkodowany nie będzie się wychładzał, a ta folia, która jest bardzo czysta, zapobiegnie też przed zakażeniem. Unikaj tradycyjnych metod leczenia oparzeń. Kefir albo jajko zupełnie nie wpłyną na gojenie się rany, a tak naprawdę mogą utrudnić jej gojenie i proces leczenia. Z tych składników możesz zrobić doskonałe racuchy, ale na pewno nie pomogą w leczeniu ran oparzeniowych. Nigdy nie bagatelizuj rany oparzeniowej po porażeniu prądem. Dlatego, że to co widzisz to jest tylko rana zewnętrzna, a ten sam prąd dotknął wszystkich narządów wewnętrznych. Badania sekcji zwłok ludzi, którzy nie przeżyli porażenia prądem, pokazują, że każdy narząd wyglądał tak, jakby był pobity. Każdy miał jakieś uszkodzenie. Dlatego z każdą raną oparzeniową po porażeniu w kontakcie z energią elektryczną powinieneś zgłosić się do lekarza. Jeżeli to jest rana oparzeniowa niezwiązana z porażeniem prądem, to jeżeli jest wielkości maksymalnie Twojej dłoni, możesz sam sobie z nią poradzić domowymi sposobami bądź maścią z apteki. Jeżeli natomiast przekracza powierzchnię Twojej dłoni, natychmiast wezwij pogotowie ratunkowe albo udaj się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Udzielanie pierwszej pomocy zawsze wiąże się ze stresem. Dlatego zachęcam Cię, żebyś znalazł w okolicy kurs pierwszej pomocy, który w praktyczny sposób przygotuje Cię w ramach budowania odruchów, żebyś potrafił i mógł udzielać pierwszej pomocy. Pamiętaj, pierwsza pomoc ma mega moc.